festiwal w zeszłym roku, specjalnie wypożyczałam dzieci od koleżanek, żebym mogła iść do cyrku. Także bardzo polecam, naprawdę jest to niezapomniany spektakl, ale nie tylko takiej energii, ale też ogromnych umiejętności i talentu, bo o tym nie możemy zapominać. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężka praca. A w pogodzie same cuda, o tym już za chwilę. Cuda, drodzy państwo, bo my narzekamy, że szaro, że ponuro, ale nie możemy o tym zapominać, co za nami, a chodzi mianowicie o podsumowanie września. We wrześniu nasza Warszawa była nie tylko stolicą Polski, ale także słoneczną stolicą Polski. 268 słonecznych godzin we wrześniu to jak do tej pory rekord. Poza tym no możemy porównać to do Zakopanego, gdzie były tylko 163 godziny słoneczne, więc mamy się tutaj naprawdę czym poszczycić. Cudownie, aby tego słońca było więcej, ale to jeszcze nie jutro. Jutro przed południem sporo chmur nad Mazowszem. Najwięcej będzie ich na północy regionu. Im dalej na południe, tym więcej pogodnego nieba, ale umówmy się, to będą tylko chwilowe przejaśnienia. Słońce, jeśli błyśnie, to naprawdę tylko na ułamki sekund, ale ciśnienie wzrasta, 1001 hektopaskali jutro, więc chociaż biometr zacznie się nieco poprawiać na korzystniejszy niż był. A co wydarzy się po południu? Chciałabym powiedzieć, że brazylijskie słońce do nas dotrze, ale niestety tego tutaj nie zobaczymy. Znowu będzie pochmurno. Najwięcej chmur zgromadzi się na południu regionu. Tutaj jeszcze przydadzą się parasole, ale poza tym tych parasoli coraz mniej będziemy używać, bo w kolejnych dniach trochę mniej tych frontów będzie nad nami krążyć. Te fronty niestety nie ominą północy naszego kraju, ale także województwa podkarpackiego. Tam faktycznie będzie bardzo, bardzo silnie padać, o czym ostrzega IMGW, ale u nas, jak państwo widzą, trochę chmur, trochę przejaśnień, no ale temperatura nie za wysoka, od 11 do 13 stopni maksymalnie. W kolejnych dniach będzie już nieco cieplej, temperatura zacznie stopniowo wzrastać, 14-15, na we wtorek zapowiadane już 19, na co ja bardzo czekam i zaciskam kciuki, żeby tak było i żeby to 19 trwało jak najdłużej, bo niestety środa po tym wtorku już taka łaskawa dla nas nie będzie. Nasze służby. Października przychodzi takie babie lato. Czujemy tak, ten tak. Ostatnie muśnięcie tego słońca, ostatnie muśnięcie wysokiej temperatury i ja mam gorącą nadzieję na to, że lato jeszcze się z nami pięknie pożegna.